Witamy Was serdecznie. Z okazji świąt majowych przygotowaliśmy razem z moimi pomocnikami Michaliną, Frankiem i Kubą coś specjalnego. Czy wiecie, jakie święta przypadają na poszczególne dni maja? Co przypada 1 maja? Święto Pracy. Super. A drugiego kto pamięta? Dzień Flagi. Fajnie. I został nam 3 maj? Święto Konstytucji. Fajnie. Święta te są szczególnie ważne w historii Polski. A czy wiecie, dlaczego w ogóle je świętujemy? Jak myślicie? Żeby podtrzymać... tradycję. Dokładnie. I... pamięć historyczną, tak? Tak. Która umożliwia takim młodym Polakom jak Wy identyfikować się ze swoim narodem. A znacie jakieś symbole narodowe? Godło. Godło. Coś jeszcze pamiętamy? Flaga. Flaga i? Hymn. Dokładnie. I dzisiaj jednym z takich symbolów właśnie się zajmiemy. Wykonamy flagę i kotylion. Do przygotowania flagi i kotylionu potrzebujemy czerwone i białe kartki A4, linijkę, ołówek, cyrkiel, nożyczki, klej, patyczek. Z białej kartki A4 odmierzamy sobie pasek o szerokości 6 cm, długość kartki A4 i wycinamy nożyczkami. Natomiast z czerwonej kartki odmierzamy pasek o szerokości 5 cm. I również wycinamy. Tak przygotowane paski posłużą nam do wykonania flagi. My już przygotowaliśmy kilka wcześniej. Do białego paska na zakładkę około 1 cm przyklejamy czerwony pasek. Także potrzebny będzie nam klej. I kleimy, tak? Centymetr kleju nakładamy na biały papier. Do białego przyklejamy nasz czerwony. Po przyklejeniu dwóch pasków do siebie składamy naszą flagę na pół. Otwieramy naszą flagę i pamiętamy, że na górze jaki mamy kolor? Biały. Tak? Bierzemy patyczek i wkładamy sobie go do środeczka. Smarujemy jedną połowę naszej flagi. Jak coś wyszło nam nierówno, zawsze możemy nierówności na koniec przyciąć nożyczkami. I w ten oto sposób mamy naszą flagę. Do przygotowania naszego kotylionu potrzebujemy czerwony papier szerokości 4 cm, długości A4, biały pasek o szerokości 3 cm, długość A4, dwa paski, szerokość 1 cm, długość 10 cm, czerwony i biały, i dwa kółka, białe o średnicy 2,5 cm, czerwone o średnicy 4,5 cm. I teraz zaczynamy wykonywać nasz kotylion. Bierzemy jeden długi pasek i będziemy robić z niego harmonijkę. Składamy go najpierw na pół,
Potem znowu na pół. I kolejny raz na pół. Potrzebujemy uzyskać z tego paska takie kawałki, tak? Jak zrobimy czerwone, no to to samo robimy z białym paskiem, tak? Tak jak mówię, bierzemy biały pasek i znowu składamy na pół. Kolejny raz. Z gotowych harmonijek odcinamy tylko jeden fragment naszej harmonijki. Próbujemy odcinać jeden taki kwadracik. Prostokąt. Taki prostokąt, tak. Jak już mamy odcięte, to próbujemy teraz połączyć nasze harmonijki, czyli wkładamy jedną w drugą, tak? Końcówkę sklejam ze sobą. Teraz zobaczymy. Nasze harmoniki już są poskładane. To teraz łączymy jeden koniec harmoniki z drugim końcem harmoniki, czyli kleimy tutaj. I jak już skleimy, to odwracamy nasz kotylion. I teraz potrzebne nam będzie białe kółko, bo przyklejamy na białą część. Pomoc. A czerwone? Z tyłu. To trzeba pomóc mi. Na 10-centymetrowych naszych paskach wycinamy na dole taki mały trójkącik. I nasze paski przyklejamy do naszego kotyliona. Chcąc uczcić święta majowe, namawiamy Was do wspólnego wykonania flagi albo kotylionu i zawieszenia ich na bramie naszego Ośrodka Kultury Górna. My właśnie idziemy to zrobić. Zapraszamy! Do zobaczenia!